Nasza seria nosi tytuł Katolicka Nauka Społeczna. W kolejnych odcinkach prezentujemy poszczególne nurty, pojęcia oraz postacie z nią związane. W tym materiale proponujemy nieco szersze spojrzenie na ten temat. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie elementy i w jaki sposób kształtują to, czym obecnie jest katolicka nauka społeczna. Serdecznie zapraszamy na materiał, który może posłużyć jako wstęp do całej serii a jeżeli oglądasz go po zapoznaniu się z pozostałymi odcinkami, potraktuj go jako krótkie podsumowanie wiedzy. Jeżeli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych popularnych naukowych filmów na naszym kanale. Katolicka nauka społeczna. Nazwa ta pierwszy raz użyta została w encyklice Quadragesimo Amo autorstwa Piusa XI z 1931 roku. Patrząc tylko na ten fakt, mogłoby się wydawać, że mówimy o pojęciu mającym niecałe 100 lat. Nie jest to jednak prawda. Za głównego twórcę katolickiej nauki społecznej często uznaje się papieża z XVIII wieku, Leona XIII. To właśnie on w 1891 roku wydał prawdopodobnie najszerzej komentowany dokument papieski, encyklikę Rerum Novarum. Ta perspektywa co prawda postarza katolicką naukę społeczną o kolejne 50 lat względem Piusa XI, ale dalej czyni z niej dziedzinę stosunkowo młodą. I chociaż z perspektywy stricto naukowej, taki podział jest rzeczywiście prawdziwy, to mówiąc o źródłach katolickiej nauki społecznej moglibyśmy cofnąć się nawet do narodzin Chrystusa. Wynika to z prostego faktu, że przez pierwsze setki lat nauka społeczna Kościoła była stricte związana z całokształtem jego nauczania. W ten sposób przechodzimy do pierwszej części odpowiedzi na pytanie. Skąd Kościół czerpie swoją koncepcję nauki społecznej? A więc po pierwsze z Biblii, apokryfów i nauczania Jezusa. Zobrazujmy to przykładem. Część katolickiej nauki społecznej dotycząca najbiedniejszej części społeczeństwa bazuje na niektórych zapisach ze Starego Testamentu, jak również nauczaniu Jezusa Chrystusa opisanym w Nowym Testamencie. Zdanie wypowiedziane w Biblii, zaprawdę powiadam Wam. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, zostało bezpośrednio zaadaptowane do kanonu katolickiej nauki społecznej jako perspektywa patrzenia na nierówności społeczne. Poza tym bezpośrednim źródłem wiedzy Kościół opiera się także na pracach filozofów i myślicieli. Część z nich omówimy w ramach tej serii. Filozofia katolicka jest bogatą i różnorodną tradycją, która wywarła głęboki wpływ na rozwój myśli zachodniej. W swojej istocie jest zakorzeniona w przekonaniu, że wiara i rozum nie są w konflikcie, lecz raczej się uzupełniają. Znajduje to odzwierciedlenie w podkreślaniu przez Kościół znaczenia edukacji oraz dążenia do wiedzy, jak również w uznaniu wartości dociekań naukowych i badania świata przyrody. Jedną z kluczowych postaci omówionych w innym odcinku tej serii jest Tomasz Sakwinu, 13-wieczny dominikański mnich i teolog. Myśliciel ten jest najbardziej znany z syntezy filozofii Arystotelesowskiej i teologii chrześcijańskiej, którą przedstawił w swoim przełomowym dziele Summa Teologii. Kolejną ważną sylwetką filozofii katolickiej jest inny bohater osobnego odcinka. Święty Augustyn z Hipony, biskup i teolog z IV wieku. Augustyn znany jest ze swojego nacisku na znaczenie życia wewnętrznego i rolę woli w dążeniu do prawdy i cnoty, a także podkreślenia znaczenia pokory i uznania własnych ograniczeń w podążaniu za wiedzą. Oprócz wkładu tych indywidualnych myślicieli, filozofia katolicka obejmuje szeroki zakres innych tradycji i ruchów filozoficznych. Na przykład tradycja scholastyczna, która rozwinęła się w średniowieczu, pozostawała pod silnym wpływem myśli katolickiej, a wiele z jej kluczowych postaci było katolikami i teologami oraz filozofami. Oprócz tego kościół katolicki miał znaczący wpływ na rozwój egzystencjalizmu, który podkreśla unikalne doświadczenie egzystencji jednostki i znaczenie wolności osobistej. Innym z narzędzi wpływania na ustawę wiernych, a jednocześnie źródłem katolickiej nauki społecznej jest dorobek głowy kościoła na ziemi, czyli papieży. Na tle dostępnych papieżowi narzędzi wyróżnia się encykliki, których tematyka stanowi sporą część tej serii. Encyklika to list napisany przez papieża do biskupów dotyczący kwestii związanych z doktryną lub moralnością kościoła. Do przykładów godnych uwagi encyklik papieskich należy wspomniane już Rerum Novarum. Dokument ten, którego tytuł tłumaczy się na O stanie robotników, porusza kwestie praw i obowiązków pracowników i pracodawców w kontekście rewolucji przemysłowej. Inny przykład encykliki z ostatnich lat to dokument Laudato Si'. Papież Franciszek porusza w nim kwestie dotyczące środowiska oraz zmian klimatycznych. W ramach tej serii poznasz kontekst i znaczenie wielu encyklik, które przyczyniły się do obecnego kształtu katolickiej nauki społecznej. Ostatnie, trudne do uchwycenia źródło katolickiej nauki społecznej, to bieżący klimat polityczny, filozoficzny i społeczny oraz obecne w nim trendy, takie jak postęp technologiczny. Podobnie jak w przypadku każdej innej dziedziny naukowej, myśli Kościoła również podlegają zmianom, które kształtują tkankę społeczną. W ostatnich latach widać wyraźnie, że katolicka nauka społeczna nadal ewoluuje i dostosowuje się do zmiennego krajobrazu intelektualnego. Przykład: Kościół na przełomie ostatnich dekad. Uznał znaczenie interdyscyplinarnych podejść do zrozumienia świata, czyli całkowicie zmienił wprowadzony w poprzednich wiekach podział. Od niedawna naukowcy przynależący do kościoła aktywnie zachęcają do integracji perspektyw naukowych i filozoficznych w swoich instytucjach edukacyjnych i badawczych. Ogólnie rzecz biorąc, Filozofia katolicka jest żywotną i wciąż trwającą tradycją, która nadal kształtuje i informuje o sposobie, w jakim myślimy o świecie i naszym miejscu na nim. Czy to poprzez pracę kluczowych postaci, takich jak Tomasz z Akwinu, święty Augustyn, czy też przez zaangażowanie we współczesne dylematy intelektualne? Filozofia katolicka nadal pozostaje ważną i wpływową siłą w świecie edukacyjnym.